wrogowie ninja, którzy stali się dobrzy. Na pierwszy ruszt może wlecieć na przykład Ronin. Ronin to chłop, który najpierw był przeciw ninja, bo wziął Zaina, a raczej jego resztki po trzecim sezonie do Chena, pomógł mu skonstruować Zaina tak, żeby Chen mógł sobie odebrać jego moc. Potem, w piątym sezonie, był z ninja w zasadzie. Trochę w sumie był z, trochę nie, ale generalnie w większości był z ninja. Potem w kolejnym sezonie był już przeciw nim i wsadzał ich do więzienia. No, a potem był znowu kumplem, pracował ze Skylor i tak dalej, i tak dalej. W siódmym sezonie był dobry. No, a potem na przykład w czternastym sezonie był złodziejem, który udawał Wojira. No, to jest naprawdę niesamowita postać. Aktualnie nie wiadomo w sumie, czy jest dobry, czy zły, no ale był moment, kiedy był wcześniej zły, a potem stał się dobry. Mamy dalej Scalesa i ogółem Wężony. Wężony, nie licząc Pytora, stały się dobre. Przynajmniej te pierwsze cztery plemiona, które znamy z pierwszego sezonu Ninjago. Otóż oni tam, wiadomo, na początku byli źle nastawieni wobec ninja, ale po zamknięciu ich w grobowcu przez kamienną armię zaczęli nawet pomagać ludziom i w sumie pomagali też kilka razy ninja. Dalej, Skylor. Skylor to córka Chena, no i wiadomo, na początku była przeciw ninja, pomagała Chenowi w realizacji jego dziwnych naprawdę planów, czyli transformacji w anakondowców, no a potem była po stronie ninja, no i w zasadzie do teraz jest ich sojuszniczką. Dalej mamy Garmadona. Garmadon był zły, wiadomo, potem stał się dobry, gdy jad pożerczy z niego zszedł po ostatecznej bitwie. Potem odszedł i znów stał się zły. No aktualnie jest niby zły, niby dobry, to znaczy formą, ciałem jest jakby zły, a duszą jest z ninja i jest dobrą postacią. Dalej mamy Moro. Moro, który był przez praktycznie cały piąty sezon Ninjago głównym antagonistą i głównym wrogiem ninja, bardzo często okrutnym, no ostatecznie okazał się być dobry, tam pod sam koniec sezonu zwrócił się po stronie ninja, no a potem jeszcze w Święcie Umarłych wystąpił, gdzie pomógł właśnie ninja. Dalej mamy Harumi. Harumi, wiadomo, na początku była zła, w zasadzie jak była mała, to oczywiście była dobra. Ninja to byli jej idole. Zawiodła się, gdy rodzice jej zginęli, że ninja ich nie uratowali podczas ataku pożeraczy światów. No i przez to stała się zła. No a potem na końcu teraz była jeszcze zła w sezonie 16, no ale ostatecznie stała się dobra. Unagami. Unagami, który na początku, wiadomo, był zły, no ale gdy jego własny właściciel przemówił mu do rozsądku, no to Unagami natychmiast się uspokoił i stał się zwykłym, grzecznym, dobrym chłopcem. Szkielety, nie licząc Samukaja. No, szkielety na początku, wiadomo, były złe w pilotażówce, a potem pomogły już w pierwszym sezonie ninja walczyć z wężonami. Potem byli tacy neutralni i w zasadzie normalnie mogli żyć w krainie Ninjago, więc nie byli tam traktowani jako źli, no tylko po prostu jak co najmniej neutralni ludzie. No, ale z racji, że pomogli ninja, no to w pierwszym sezonie podczas walki z wężonami, no to można ich uznać za dobrych. Dzięki za oglądanie. Napiszcie, który z tych charakterów jest według was, no który jest waszym ulubionym. Chętnie poczytam. Możecie też dawać swoje teorie w komentarzach. Jeżeli nie subujecie i nie lajkujecie, film by się spodobał, no to możecie dać lajka i suba. A ja bardzo wam dziękuję i do następnego filmu już niedługo. Cześć!